Arynchoński Ksiądz Katolicki to jest mocny podcast, dlatego że mocny jest Bóg i mocne jest to, w jaki sposób możemy go też doświadczać. Witajcie, kochani, wigilie zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj w studiu jest ze mną Ewa Kopiec. Witam serdecznie. Witaj Ewcia. Ewa posługuje osobom młodym, posługuje też, też we wspólnocie, jest muzyczną, jest, można powiedzieć, taką fanką Ducha Świętego, <laughs> pasjonatką. I Ewa jest bardzo twórcza, artystyczna, otwarta też na takie nowe rzeczy, nowe dzieła w kościele i myślę, że Duch Święty daje jej bardzo wielką też taką twórczość. Ewa, jest tak, że... Idziemy z Panem Bogiem i niejednokrotnie mamy różne doświadczenia, nawrócenia. Wiem, że ty jesteś z Panem Bogiem od zawsze, ale czy masz takie doświadczenia Jego szczególnego działania, szczególnej łaski, jakieś takie konkretne punkty, które wydarzyły się w twoim życiu, gdzie możesz ewidentnie powiedzieć, że to było Jego działanie? Mm. No na pewno takim mocnym, mocnym momentem. Dlaczego mocnym? Dlatego, że ja zobaczyłam, że Jezus jest osobą i że jest żywy. Mm. To był taki moment, kiedy miałam może z 12 lat i moi rodzice pojechaliśmy razem z tymi moimi rodzicami, całą rodziną, na takie spotkanie odnowy w Duchu Świętym. Oni wtedy poznali tę wspólnotę i my tam wszyscy pojechaliśmy. Dla mnie to była jakaś abstrakcja, zapakowali nas do auta, i pojechaliśmy sobie. I po prostu to, co mnie zadziwiło, to było to, że ksiądz wziął najświętszy sakrament, przeszedł po kościele i ludzie, którzy. Przed którymi stawał ten pan Jezus, dotykali monstrancji, płakali, mm. e, patrzyli, modlili się. Dla mnie świadectwem było to, jak zachowywali się ci ludzie. Mm. I ja zobaczyłam, że Bóg jest żywy, że to jest ktoś więcej niż tylko, e, niż tylko po prostu chodzenie do kościoła, modlitwa codzienna, bo my w domu też się modliliśmy zawsze, że ja zobaczyłam, że Bóg jest żywy. Mm. I do czego mnie to doprowadziło? Do jakiegoś takiego potężnego wzruszenia. Hmm. Że zaczęłam tak płakać, ja tego nie rozumiałam wtedy, nie? Ja przyjechałam nawet, jeszcze pamiętam, do domu i tak mi chciało się po prostu płakać. Ja cały czas płakałam, cały czas płakałam. Pamiętam, że mama tak wtedy, nie wiem skąd ona miała taką mądrość, ale powiedziała takie zdanie. Czasami tak jest, jak Bóg nas dotyka, że płaczemy. <grym> e, I to naprawdę, hmm. to doświadczenie, ja tego do końca życia nie zapomnę. Hmm. Nie zapomnę tej sali, nie zapomnę tego momentu, jak, jak wracam do domu, w jakim miejscu siedzę w tym domu. To było takie poruszenie, że ja zobaczyłam mi się zmienił obraz. Że Bóg jest żywy mm. i że, y, że ludzie są w stanie oddać swoje życie dla Boga. Mm. To, te, to, to świadectwo ludzi mnie tak po prostu przekonało. No nie? Słyszę też takie doświadczenie właśnie bliskości, że Bóg jest żywy, mm. ale zarówno też jest bliski. No właśnie, ale to wiesz, to działo się sporo lat temu. A czy można powiedzieć, że Pan Bóg daje Ci doświadczać swojej bliskości tak po prostu na co dzień? Jak tego doświadczasz? No, to jest, to jest takie ciekawe, bo faktycznie to było bardzo dawno, ale od tamtego czasu mam takie doświadczenie Boga, największej bliskości, to jest kiedy nikt nie widzi, nie? Mm. Czyli to jest po prostu intymność. Izdeb... To jest intymność, to jest izdebka, to jest miejsce, kiedy ja nie muszę udawać, nie? Kiedy Bóg po prostu przychodzi i działa jak chce. Ja też wtedy jestem tak, jak, jak potrafię, tak jak, tak jak czuję t, 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 w tym danym momencie. Więc ta bliskość, największa bliskość rodzi się, e, rodzi się w, w tej izdepce. I to, co ksiądz powiedział na początku, że ja też posługuję się młodymi i zauważam taką naprawdę głęboką zależność, że to, co ja przeżywam w izdepce... To potem się przenosi, nie wiem, na to, że jak ja przychodzę do wspólnoty i modlę się z młodymi, to to, co się dzieje w izdepce, wybrzmiewa na tej modlitwie. Mm, mm. Bo to po prostu jest w moim sercu. Bóg sieje coś, i to, co, się, to, co Bóg sieje w izdepce, to potem przynoszę do kościoła. Mm. No nie bez tej modlitwy intymnej i osobistej, nie ma budowania kościoła. <laughs> Pamiętam takie poruszające doświadczenie, kiedy rzeczywiście po jednym, po jednych rekolekcjach, chyba wtedy rzeczywiście było takie ognisko covid i wszyscy wylądowali po tych rekolekcjach w domu, więc każdy miał po prostu czas i mm. i pamiętam o tych poruszeniach, które wynikały właśnie z tego czasu, że w ciszy naprawdę bardzo wielkie doświadczenie głosu Pana Boga i kiedy dzwoniliśmy do siebie, to tak właściwie każdy miał tyle do opowiedzenia, że ja pamiętam już taki swój moment, kiedy byliśmy w kontakcie, że jak chyba czwarta osoba dzwoniła, ja już mówię, już nie miałem siły, żeby jeszcze raz na nowo to opowiadać, bośmy gadali naprawdę kilkadziesiąt minut. I widziałem wtedy, że i zdepka jest, jest sprawą kluczową. Bardzo kluczową, jeżeli chodzi o poznawanie Boga, poznawanie Jezusa, poznawanie poruszeń Ducha Świętego, ale widzę też, że kiedy jest aktywność. To właśnie to, co pierwsze odpada, to odpada izdebka, to znaczy, odpada intymność, mhm. odpada takie właśnie bycie z Bogiem, czyli jest to walka. Czy doświadczasz właśnie takiej walki o, o izdepkę w swoim życiu? Doświadczam, ale doświadczam jeszcze czegoś głębszego na tym poziomie izdepkowania, że tak to nazwę. To jest to, żeby być w izdebce bezinteresownie. O. Czyli to nie chodzi tylko o to, że ja teraz mam o tutaj czasu, w Boże, mm. mam czas tak na słuchowanie Ojca, nie oddawanie Jemu czci, tylko żeby to robić bezinteresownie. Mm. I myślę, że to jest, to jest ym, jeszcze coś głębszego niż sama walka o Izebkę, bo sobie tak myślę, że jak są osoby, które chodzą już za Jezusem długo, y, mają miłość do Jezusa. To modlę się codziennie. Znam mm. takie osoby, które chodzą codziennie na Eucharystię, codziennie na adorację, no nie? Mm. Dzielą się ze sobą Słowem Bożym, doświadczeniem, doświadczeniem Boga. Ale przychodzi później jeszcze takie, taka głębsza refleksja, czy ja naprawdę spotykam się z Jezusem bezinteresownie. Mm. Czy ja to robię, nie wiem, może dlatego, że, um, że chcę komuś zaimponować, że to robię? Albo um, chcę zaimponować Bogu? Nie? Robię, to, robię to po to, żeby Bóg, nie wiem, zwrócił na mnie uwagę? Bóg tego nie potrzebuje. Mm -hmm. no nie? Albo nie wiem, robię, robię to dlatego teraz się spotykam, spotykam z Bogiem, bo, bo nie wiem, bo muszę coś rozeznać teraz tutaj już na gwałt jakąś decyzję w życiu. To jest takie trochę traktowanie Boga przedmiotowo, a Bóg po prostu chce z nami być. I ta, jeżeli nie ma tej bezinteresowności, to nie ma czystej miłości. No nie? Mm. Hmm. Czyli tak naprawdę ta bezinteresowność w zdepce, to to jest jakaś taka sprawa kluczowa, która tak naprawdę weryfikuje moje serce. Hmm. Jaka jest moja motywacja w spotykaniu się z Jezusem. No nie? Ja tylko, że jest to na pewno też doświadczenie wielkiej łaski tak. tego, żeby właśnie być bezinteresownym, że takimi ludzkimi siłami jest to strasznie też trudne, ciężkie. Takie doświadczenie właśnie na modlitwie kiedy, kiedy widziałem właśnie Jezusa i bardzo wiele osób, które przychodzą do niego, i że mm. wszyscy czegoś chcą. I pan Jezus on to wypełniał, on naprawdę ich słuchał, mm. ale pamiętam, że na tej modlitwie też zobaczyłem pana Jezusa, który właśnie był na krzyżu. Który bardzo po prostu cierpi, i zobaczyłem, że tam jest bardzo mało osób, że bardzo mało osób towarzyszy Jezusowi. I miałem takie zrozumienie, że Bóg nas zaprasza właśnie do tego, żeby po prostu z nim być, że Bóg nas zaprasza do bezinteresowności. Jeden z takich moich najulubieńszych fragmentów ze Słowa Bożego, jak który czuje się apostołem, to jest Marka 3:14, że Bóg wezwał apostołów do głoszenia nauki, ale jeszcze wcześniej wezwał, aby mu towarzyszyli. Amen. I myślę, że wielkim też takim zaszczytem i Piękne jest to, żeby towarzyszyć Jezusowi i żeby to robić w taki sposób bezinteresowny. No tylko mam wrażenie, że, że bez, łaski, bez łaski jest to niemożliwe i że naprawdę kosztuje to wiele czasu, wiele też takich zmagań, żeby do tego dojść. Nie wiem, masz może jakiś, no jak to zrobić? Jeżeli widzisz takie miejsce intymności w swoim życiu, to co je poprzedza? Jak do nich dojść? Mhm. Dla mnie takim przełomowym momentem było to, że ja usiadłam i uświadomiłam sobie, Jezu, Ty jesteś dla mnie, a ja jestem dla Ciebie. Hmm. Proste, nie? Hmm. Ty jesteś dla mnie, a ja jestem dla Ciebie. Ja pamiętam, że miałam taki moment w swoim życiu, że bardzo dużo służyłam. Tu jeździłam, tam, tu posługiwałam, tu młodzi, tu. I mi się wydawało, że po prostu, yy, że to jest takie ważne, nie? Że to, to jest kluczowe, to jest kluczowe, bo misja, wiadomo. Misja. Tak, misja, misja. Kościół mnie potrzebuje, Bóg mnie potrzebuje. Jadę, nie? Yy, I pamiętam, że już doszłam do takiego momentu, mm -hmm. takiego wypalenia. i yy, Pojechałam do naszych ukochanych sióstr, do karmelu Ducha Świętego do miejsca, miejsca naprawdę głębi, miejsca głębi obecności Boga. I pamiętam, że uklęknęłam tam w tej kaplicy i pierwsza myśl, która do mnie przyszła, która mnie zwaliła z nóg, to była taka, że Bóg nie chce mnie dlatego, że ja posługuję. Że Bóg nie jest tylko dla tych wszystkich ludzi, którym ja posługuję ale że Bóg jest dla mnie i że ja jestem dla Niego. I to mnie wprowadziło w miejsce bezinteresowności, hmm. bo ja dbam o Izdebkę, tylko że ta Izdebka się zawsze koncentrowała na tym Panie Jezu, co Ty chcesz tam uczynić, nie? Gdzie chcesz mnie posłać? Co, co, co teraz, no nie? A ten moment, w którym ja odkryłam to, że Jezus jest dla mnie, a ja jestem dla Niego po prostu, że ja nie muszę nic robić, On niczego ode mnie nie potrzebuje. Sprawiło, że mi się zmieniła perspektywa. Hmm. Więc ja zaczynam modlitwę od tego, że ja siadam i ja mówię: Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie, a ja hmm. jestem dla Ciebie. Hmm. Tutaj, teraz Ty jesteś. Hmm. Teraz, właśnie w Tridum, o wielki piątek, przygotowywałem też kazanie, bo akurat hmm. miałem kazanie. To pamiętam, że tak właściwie miałem tylko jedną myśl. Tą myślą było to, że Jezus właśnie umarł na krzyżu i zrobił to dla mnie. W sensie to było bardzo też takie osobiste przeżycie Krzyża, bardzo osobiste przeżycie Jego miłości. I tak sobie myślę, że ten wyraz, wtedy kiedy później indywidualnie podchodzimy do Krzyża, żeby się pokłonić, żeby ucałować ten krzyż, on też jest bardzo taki osobisty. I wierzę, że Bóg każdego z nas zaprasza w takie miejsce, właśnie gdzie czujemy się ważni. Czy Bóg zapewnia nas o ważności, czyli chce nas indywidualnie łapać, czyli właśnie zwraca się do nas po imieniu, czyli robi to dla mnie, czyli ja jestem szczególny, nie przez to, że robię tam jakieś takie rzeczy, tylko właśnie dla mnie samego. Rzeczywiście rozpoznaje to też jako taką sprawę bardzo, bardzo kluczową, jeżeli chodzi, chodzi właśnie o relacje o relacje z Bogiem, nie? Mhm. I dlatego jak, jak apostołowie przychodzą po misji i mówią do Jezusa a my zrobiliśmy to, a, mhm. a takie duchy się poddawały, a takie to Jezus mówi nie z tego się cieszcie, tylko z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie, nie? Mhm. I to jest, też takie, to jest też takie, myślę, że ważne w tej relacji z Jezusem. Ja to odkryłam i od, odkryłam to jest mocne słowo i zbyt wielkie, odkrywam to, mhm. że mm, że to wszystko jest łaską. Mm. Czyli to, e, czy ja nie ucieknę spod mm. krzyża, to mm. jest łaska. Tak. I Piotr o tym zapomniał. Mm -hmm. Że on mówił, nie ucieknę, nie ucieknę, nie ucieknę, a potem uciekł no nie mm. zapomniał, że to jest łaska. Chociaż jest dobranowina dla tych, którzy uciekają, że Jezus po prostu przychodzi do nich i pyta, czy ty mnie po prostu kochasz, tak. nie? Amen. nie że, że miłość jest odpowiedzią właśnie też na to. No to jest, to jest też przejmujące, nie, że, bo to pokazuje nam, że Bóg nie wymaga od nas idealności, ale on po prostu pragnie. Bóg nie wymaga idealności, on pragnie obecności. Amen. On pragnie bezinteresowności, nie? On Amen. się po prostu też tym, też tym wzrusza, nie? Amen. I zobacz to, to, o czym mówisz, to jest też kwestia tożsamości, mm. czyli usnowienia. To jest mm. kwestia poczucia też tego, kim, kim jestem, kim jestem właśnie w Bogu i myślę, że niezależnie od tego później, co, co dzieje się w naszym życiu, no to jeżeli mamy głęboką tożsamość, to bardzo mocno trwamy w Bogu, dlatego że zapuściliśmy korzenie i nie jesteśmy jak ci, którymi miotają fale, które są jak mm. chorągiewka, ale jesteśmy tacy zapuszczeni w Bogu. Mm. Czujesz się taka zapuszczona w Bogu? Czuję się, ale wiem, że to jest, to jest też jakaś konkretna walka. Nawet może nie walka, ale praca. Mm -hmm. Praca żeby wracać do tego miejsca tożsamości Dziecka Bożego. Mm. E, dlatego, że jest tyle e, tych zewnętrznych nacisków, że jak ja nie uświadamiam sobie codziennie, kim ja jestem, kim ja jestem w Duchu Świętym, nie, kim ja jestem dla Boga mm. i że tak naprawdę nie chodzi o Jezusa, ale chodzi o Ojca, mm. e, to jeżeli ja sobie tego nie uświadamiam, no to jej bardzo łatwo jest odpłynąć. No, nie? Mm. 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 To też jakoś mnie tak ostatnio poruszyło, Słucham takiego komentarza, w którym no, w którym było powiedziane, że, że nie chodzi o Jezusa, ale chodzi o Ojca. Hmm. Że wszystko, co robi Jezus, robi dlatego, że Ojciec Go posłał. On jest jedyną drogą do Ojca, nie? Amen, amen. I miałam takie doświadczenie kiedyś, byliśmy na takiej modlitwie, gdzie ludzie w pewnym momencie zaczęli krzyczeć Tato. Hmm. Ja tak patrzę na tych ludzi, no po prostu szajbusy, no nie? Szajbusy. Ale ja sobie pomyślałam, dobra, no co? Ja też jestem szalona, a, myślę, a dobra, zobaczymy o co tu chodzi. I zaczęłam krzyczeć tato. Mhm. I miałam, to było w ogóle, to naprawdę był hit. Miałam takie doświadczenie, e, e, krzyczałam tato i płakałam. Płakałam z takiego przejęcia e, doświadczenia miłości Boga Ojca, że wiedziałam, że to jest ojciec że tu chodzi o Ojca. I na tej modlitwie obok mnie stał taki naprawdę mój wieloletni znajomy i, yy, i za mną stała moja przyjaciółka. I czułam, jak ktoś położył rękę na moim ramieniu i sobie myślę, wow, wsparła mnie, mhm. wsparła mnie ta kochana moja. Odwracam się, patrzę, ona pięć metrów za mną. Mówię, to nie ona. Potem zamyślałam, że to on. To też nie był on. Mhm. I ja wierzę, że to był po prostu Bóg ojciec, który mm. pożył. Wiem, że to ktoś powie, że może oszalałam nie? ktoś powie, że tam wymyśliłam. Ale to jest takie doświadczenie, którego nie umiem wytłumaczyć, ale mam pełne przekonanie, że tam była ręka na moim ramieniu. Mm. I to doświadczenie sprawiło, że poszłam, e, poszłam kilka dni po tej modlitwie do pracy. Ja pracowałam wtedy w domu dziecka. E, I wychowanek mój, który mnie zobaczył, powiedział tak. Pani się pomalowała? A ja powiedziałam, <laughs> zawsze tak wygląda mnie. Nie no, pani coś bo to zrobiła z tym czołem. I, i y, moja koleżanka z pracy bo też tak powiedziała, to jest sobie jakiś botok czy co. <laughs> Jak ten wychowany poszedł, ja mówię, nie. Mm. Po prostu miałam doświadczenie modlitwy, gdzie poczułam się dzieckiem. Mm. I po prostu moja twarz odmłodniała. Mm. I to powiedzieli ludzie, którzy na co dzień nie żyją ze mną w, w kościele, nie modlą się ze mną, nie? Tylko to byli jacyś ludzie po prostu ze świata. I, coś, i, i co, się, co się okazało? Że jak ja zaczęłam jej głosić, co zrobił dla mnie Bóg, to ona zaczęła się wzruszać i Bóg zaczął dotykać jej serca. I to pokazuje mi naprawdę taką głęboką prawdę, o której mówi też Słowo Boże, że świat czeka na objawienie się synów Bożych, na objawienie się po prostu ludzi którzy żyją w świadomości, że są synami Boga. Mm, mm. Bo my mamy im przynosić tę miłość, tę miłość Boga Ojca, po to, żeby Duch Sierotstwa nie zagościł w, naszych, w, naszym, w naszym świecie. No nie. Mm, mm. Jest go mnóstwo niestety. A przejmujące jest to, że właśnie kiedy Mojżesz schodził z góry, po spotkaniu z Bogiem twarzą w twarz, to jego twarz była taka wyraźna, jego twarz była taka promienna. Mm. Czyli po prostu można było zobaczyć, w nim no, ten efekt, owoc spotkania z Bogiem i rzeczywiście tam, gdzie my odkrywamy dzieciństwo Boże, też myślę, że jest to jeden z najbardziej kluczowych tematów duchowych. Poczuć się dzieckiem Boga, nie poczuć tylko wiedzieć, mieć świadomość, doświadczyć właśnie usynowienia, czyli wyjść z miejsca sierotwa, bo nie jesteśmy sierotami, jesteśmy dziedzicami z woli Bożej, dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. Jesteśmy wezwani do dziedzictwa niepokalanego, niewiętnącego i to jest po prostu dla nas. I ja mam właśnie wrażenie, tak jak obserwuję, gdzie to jest, gdzie to jest, czy, czy nie jest czasami tak, że my tak bardzo szybko staraliśmy się tacy dorośli duchowo na tej zasadzie. W zasadzie, że gdzie jest Twoje dzieciństwo duchowe? Przecież Jezus mówi, że pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Yy, dlatego, że my bardzo często idziemy właśnie w takie miejsce właśnie obowiązków, odpowiedzialności i tracimy taką, taką prostotę, taką ufność, mhm. taką, taką lekkość, yy, takie po prostu za prostotę, nie? takie zaufanie. Yy. Odkryłaś, masz odkryte w sobie dzieciństwo Boże, jak to u ciebie? Ja myślę, że to jest kilka aspektów w ogóle. Hmm. Jeden aspekt to jest właśnie to takie dzieciństwo, nie wiem, poruszanie się na modlitwie w ogóle, no nie, hmm. czyli nie wiem tego, że ja jest naprawdę staję przed Tatą, nie? Hmm. Czyli mówię do Boga tatą. Relacja, nie? Tak, tak, relacja, że ja wiem, przed kim ja staję. Hmm. To naprawdę taka świadomość, świadomość też taka, no właśnie konkretnie, kim ja jestem i kim jest ten, z którym ja się spotykam, hmm. nie? To jest taka podstawa. I co to, co to pociąga? To jest to, nie wiem, w jaki ja sposób śpiewam, w jaki ja sposób mówię, jak ja poruszam swoim ciałem, no nie, że to już nie jestem po prostu jakaś taka tutaj skrępowana, no nie, tylko to jest mój tato. I wiadomo, że bardzo ważne są ramy, nie wiem, na liturgii, to jest bardzo ważne, nie, to, to jest bardzo głęboka mądrość Kościoła, ale myślę sobie o tym, jak ja się spotykam, nie wiem, chociażby w tej izdepce, no to jak to jest mój tato, to jak ja się zachowuję wobec tego no. mojego taty to jest jeden aspekt, ale też myślę o takim aspekcie tego synostwa, na przykład w kontekście tego też, o czym już wcześniej mówiliśmy, w kontekście nie wiem, jakichś problemów na przykład problemów finansowych, ja doświadczałam problemów finansowych to lęk ten paraliż, który przychodził to budzenie się rano z tym lękiem Sprawiał, że ja. Y, tam, tam nie było mowy nawet, żeby sobie, żeby pamiętać o tym, że, ja jestem, że jestem córką. I ja musiałam od razu, od rana ogłaszać nad całym swoim życiem, że ja jestem dzieckiem Boga i że to Bóg mój los zabezpiecza. I że, Jeżeli ja robię hmm. wszystko, co ja już mogę zrobić, żeby mieć te pieniądze, a po prostu z jakichś przyczyn różnych, tam no różne są sytuacje życiowe, no nie? E, że ich nie ma, no to jest ręka Boga. Która karmi w stosownym czasie. No nie, że to moje życie nie wymknęło się z ręki Bożej. I myślę, że to dzieciństwo też objawia się w takim konkrecie. Myślę, że to jest bardzo też kluczowe. I to jest, kon no, to jest konkret, po prostu konkret. Mm. Jak mówi psalm, właśnie. Mm szesnasty, piąty werset. Pan, moim dziedzicznym działem i moim kielichem, ty przywrócisz mi moje dziedzictwo. Jeszcze w tysiąc tysiąclecie jest to, ty mój los zabezpieczasz. Okay. Nie, że Bóg po prostu zabezpiecza nasz los. I zobacz, że właśnie to jest tożsamość, nie? Czyli mówimy o usunowieniu. I to tak właściwie prowadzi nas do poczucia takiej wolności, że my że my idziemy, idziemy w duchu świętym i duch święty jest duchem twórczym. I On nas wzywa do, do nowych dzieł, do takich dzieł, które można powiedzieć są takie częste po prostu nieklasyczne. Czy wydarzenia, Zdarzyły się w Twoim życiu takie rzeczy, dzieła, o których byś nie przypuszczała, że się wydarzą? Dużo się wydarzyło takich dzieł, mm. które bym nie przypuszczała, że się wydarzą. I do, do czego Cię wezwał, do czego Cię wzywa Duch Święty? To, czego na pewno się uczę, zanim może powiem, do czego konkretnie mnie gdzieś tam powzywał Duch Święty, to rzecz, której się uczę, to jest to, że, żeby iść w odwadze mhm. za zaproszeniem Ducha Świętego. Amen. E, czyli e, trzymać się tego, co Bóg mi powiedział w Izdebce e, i w odwadze podążać za tym, e, za tym Słowem Bożym. I miałam takie doświadczenie, e, miałam takie doświadczenie że Bóg mi powiedział, rozważałam Słowo Boże, e, w którym było napisane, że Abraham wyszedł do innej ziemi. I całe to rozważanie przespałam. Chciałbym się tak spać, bo byłam zmęczona, że spałam sobie, spałam, spałam, spałam. Nagle się przebudziłam, przeczytałam jedno zdanie: Abraham poszedł do innej ziemi. Wiedziałam, że Bóg dotyka mojego serca tym słowem. I ja wiedziałam, że to słowo jest do mnie. Hmm. I że to słowo nie jest y, słowem jakimś takim, że y, 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 to jest jakaś metafora, hmm. tylko że Bóg naprawdę mnie zaprasza do tego, żebym weszła do innej ziemi ja mam takie doświadczenie, że jak słyszę takie różne rzeczy, to są może ludzkie myśli, bo Bóg działa też w prostocie. Działa przez naszą ludzką naturę. Ale jak takie mam, mam różne myśli mi przychodzą na modlitwie, to ja idę za tym. Mm. Więc pytam się w prostocie. Dobrze, Panie Jezu, jeżeli mam wejść do innej ziemi, to kiedy? Mm. I pamiętam, że to było w lipcu, a Bóg do mnie powiedział, no po prostu taka przyszła mi myśl wrzesień. Mm. Ja sam myślę, dobra. Oczywiście wtedy sobie już umyślałam, że pewnie to będzie inna Ziemia, to będzie pewnie jakieś inne miasto, pewnie to będzie jakieś wielkie miasto tutaj w Polsce. I, i tak się wydarzyło, że na początku września, ja oczywiście już zmuszam o tym zapomnieć, bo to było od lipca do września, tyle się działo, ja tu jestem taka chaotyczna, więc zmuszam zapomnieć o obietnicy Boga, oczywiście, ale Bóg jest wierny i tego też się uczę. I we wrześniu dostałam propozycję pracy, ja na nią odpowiedziałam. Do końca września miałam, na, miałam nagrane mieszkanie, faktycznie w innym mieście, w Rybniku. I dopiero w październiku sobie uświadomiłam, że Bóg mi powie, że, że powie mi wszystko, że się wszystko wydarzy we wrześniu. Mm. E, I to są takie... Ja się uczę takiego chodzenia za, e, za Duchem Świętym w takiej prostocie, mm. że czasami przychodzą jakieś myśli i one mogą być takie od Boga, nie od Boga, mm. moje czy co, ale chodzi właśnie o to, że... E, że jak się uczę słuchać tego głosu Ducha Świętego, to jeżeli nie zacznę robić kroków wiary i patrzeć po owocach, to nie nauczę się słuchać głosu Bożego. Mm. No nie. No właśnie, no i też zobacz, bo kwestia weryfikacji, nie? Słowo Boże mówi, że po owocach mm -hmm. poznacie. I teraz, jak mówisz o tym doświadczeniu, rzeczywiście pójścia na to Słowo, czy widzisz, że to się sprawdziło? Widzisz owoce też tego pójścia za Słowem? Mhm. Mm no więc jak trafiłam do tego rybnika, byłam oburzona, że to jest rybnik. Ale rybnik już pokochałam Rybnik, jest. piękne miasto. Pozdrawiam wszystkich rybniczan. Już pokochałam, ale wtedy byłam oczywiście oburzona w swojej pysze. No i tak, trafiłam do wspólnoty, która bardzo mnie rozwija. Ale ona mnie rozwija przede wszystkim w takim braterstwie, wow. które okazuje się, że jest jakimś najgłębszym pragnieniem mojego serca. I to jest trudne. Ja się uczę tego braterstwa i ludzie, którzy żyją ze mną we wspólnocie, też się uczą tego braterstwa i ranimy się też. Ale chyba to, co Bóg gdzieś tam wpisuje w moje serce, ja widzę, że to zaczyna się wydarzać po prostu w tym miejscu, w tym rybniku. Po pierwsze, ta wspólnota, odkrycie też takiego zaproszenia służby młodym. Mhm. Tam znalazłam takie miejsce. Gdzie zaczęłam posługiwać młodym ludziom, i to w sposób, o który zawsze marzyłam, właśnie w sposób taki, takiego braterstwa, w sposób taki domowy, że młodzi przychodzą do mojego domu, jemy mm. obiad, mówimy mm. sobie o Jezusie, opowiadamy sobie też o jakichś trudnych rzeczach, wspieramy siebie, razem płaczemy, e, że, że, to, że ten mój dom jest takim, taką przestrzenią właśnie wspólnej modlitwy, dzielenia się, mówienia o Królestwie Niebieskim, przygarniania. Bycia takim schronem w ogóle też mm, nie. Mm. I to są jakieś takie pragnienia w moim sercu, które zawsze miałam. Nigdy nie było jakiejś takiej przestrzeni realizacji, ale właśnie to spełnienie, które mi daje takie jedno spotkanie dwugodzinne, sprawia, że ja wiem, że to jest owoc dobry, tego, że ja jestem w tym rybniku. Ja jestem też właśnie świeżo po spotkaniu z Gardynem Krajewskim. I tak jak mówisz o tym, mi się od razu kojarzy książka, którą napisał Zapach Boga, mm. czyli po prostu miejsca, gdzie jesteśmy, gdzie mamy być, żeby naprawdę one pachniały Bogiem, mm. żeby tam się po prostu realizowała właśnie Ewangelia. No i widzisz, mówisz o tym, że Bóg wkłada ci w serce pewne rzeczy. Nie, tutaj mówisz o służbie młodym. I jest tak, że my mamy wiele takich pragnień, i często też te pragnienia są nasze po prostu ludzkie, ale też widzimy, że wiele pragnień jest takich naprawdę z Boga. Jak popatrzysz na swoje serce, mm. Jakie są pragnienia Twojego serca? To jest takie głębokie pytanie, bardzo. Jednym z takich kluczowych pragnień mojego serca na pewno jest mieć dom, który jest przestrzenią Królestwa Niebieskiego. I może to są teraz takie bardzo górnolotne słowa, ale ja wierzę. Ja wierzę w to, że. Że to pragnienie takiego domu, gdzie jest braterstwo, gdzie ludzie mogą przyjść i odpocząć, gdzie mogą się zatrzymać, gdzie mogą posłuchać siebie, posłuchać Boga, po prostu wspólnoty życia. Hmm. Ja wierzę w to, że, że Bóg to wypełni. Bo to jest takie pragnienie, że jak ostatnio ktoś mi opowiadał o innej wspólnocie, gdzie, gdzie właśnie tak żyją, jak wspólnota życia, we mnie się coś takiego tak, tak, takiego porusza że zaczynam od razu płakać. Mm. Czyli ja wiem, że to jest pragnienie, które jest tak głęboko wpisane w ogóle w moją istotę, we mnie, w całą mnie, że to nie może być jakieś, jakieś takie moje, jakieś wymyślone, że wiem, że to jest od Boga. I mało tego, widzę, że po prostu młodzi ludzie, do których mam jakieś takie, jakąś taką szczególną miłość, pracuję też na co dzień w domu dziecka z, z młodzieżą, to wiem, że młodzi ludzie potrzebują duchowych ojców i duchowych matek. Czyli ludzi, którzy pokażą im, że można żyć inaczej niż żyje ten świat. I to nie chodzi, nie chodzi o jakieś przejęcie wychowania czy, czy czegoś takiego. No nie, to, to nie chodzi, nie chodzi o, o coś takiego. Tylko chodzi o jakieś odbudowę wzorców w naszej kulturze. Odbudowę wzorców ojców i matek. Ludzi, którzy dają życie, nie tylko to życie takie biologiczne, ale którzy przynoszą życie, które jest po prostu Jezusem. Hmm. No nie? Hmm. I to jest takie, takie moje głębokie pragnienie, przynoszenia ludziom życia. Hmm. Jak też twoje imię, Ewa, oznacza życie. Hmm. Doskonale rozumiem to, o czym mówisz. Ja jako dorastająca osoba z doświadczeniem właśnie Pana Boga Miałem też taką przestrzeń właśnie domu, gdzie pamiętam, że... Właśnie Magda z Moniką, które mieszkały, zawsze udostępniały swoje mieszkanie. Oczywiście też tam były i myśmy się tam gromadzili w 30 osób mm. na takich spędach, gdzie rozmawialiśmy, gdzie śmialiśmy się, gdzie jedliśmy sałatki, jakieś tam po prostu słodycze. Wszyscy się tym gdzieś tam dzieliliśmy. No a później zawsze kończyliśmy wspólną modlitwą. I była to przestrzeń domu, czyli przestrzeń relacji. Przestrzeń też taka bezpieczna, ale piękne też jest to, bo wierzę, że Bóg. Wzywa osoby, które właśnie mają stawać się takimi duchowymi matkami, duchowymi ojcami, czy takimi osobami, które będą gromadziły, które będą gromadziły Amen. też te osoby, bo myślę, że wiele osób ma takie pragnienia, tylko trzeba takich przestrzeni, trzeba takich miejsc i trzeba takich osób, które będą to miały w sercu, żeby odpowiedzieć na pragnienie Boga, żeby, no, żeby to weszło po prostu w życie. No, i to, to jest piękne, i w tym momencie rzeczywiście rodzi się życie, rodzi się życie głębsze, amen. rodzi się życie, życie właśnie z Bogiem, rodzi się, rodzi się naprawdę coś niesamowitego, nie? Amen, amen. I to myślę, że to wszystko sprowadza się do tego, że poznanie Boga, jak jest napisane, że Adam poznał Ewę, mhm. no nie? I narodził się Kain i Abel. Mhm. Poznanie Boga jest zawsze płodne. Mhm. Czyli jeżeli ja przebywam z Bogiem. Ale nie przynosi to owoców, to może może muszę się zatrzymać i popatrzeć na to, czy jest coś głębiej. Mm. Nie, Czy to spotykanie naprawdę jest spotykaniem się z Bogiem? Czy ja poznaję Boga, czyli poznaję Jego charakter i czasami to po prostu jest tylko to, że jesteś w tej obecności Bożej. To czasami nie jest nic więcej. Ja mam takie doświadczenie, że te momenty, kiedy ja przestaję mówić na modlitwie, kiedy ja po prostu przychodzę i mówię: Jezu, jestem dla Ciebie, Ty jesteś dla mnie. I pozostaję w świadomości obecności Bożej, czyli wchodzę w kontemplację. To te momenty są najbardziej płodne. Mm. I nie chodzi tyle o to, że teraz ja tutaj wymyślam jakieś wzniosłe, wspaniałe rzeczy, no nie? twórcze, jakieś tutaj dla Królestwa Niebieskiego. Tylko jak one są płodne, także idę do pracy i ludzie mówią, ty jesteś inna. Mm. I oni zaczynają się dopytywać, o co tu chodzi. I w ten sposób mogę głosić Ewangelię. To jest płodność, że rodzimy ludzi dla królestwa, że Duch Święty przez nas rodzi dla królestwa. Mm. To o to chodzi. Czyli te, te spotkania płodne z Bogiem są takie, że, że królestwo zaczyna poszerzać swoje granice królestwo niebieskie. Wszędzie tam, gdzie idziemy. I to nie chodzi o to, że teraz ksiądz jest księdzem. To ksiądz tutaj oczywiście y, 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 głosi z ambony, tak? Nie wiem, teraz wszyscy y, uwielbiajmy tylko Boga, ewangelizujmy, y, głośmy konferencję. Nie, my mamy być płodni tam, gdzie my jesteśmy. Czyli jeżeli ja jestem wychowawcą w domu dziecka, to tam ma się poszerzać Królestwo Niebieskie. Jeżeli ktoś jest sprzedawcą w sklepie, to tam ma się poszerzać Królestwo Niebieskie. Tu i teraz. Amen. Tu i teraz. I tutaj też ma się poszłować Królestwo Niebieskie, właśnie tutaj też na tym podcaście, dlatego no też te podcasty, kochani, nagrywamy. Właśnie, żeby Królestwo Boże było między nami, żebyśmy tego doświadczali. I zobaczcie, no. że wracamy do miejsca po prostu pierwotnego, wracamy tak właściwie na, na kolana ojca, na kolana taty, wracamy do miejsca, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie czujemy się przyjęci, więc Bóg nas do tego zaprasza. I teraz chcielibyśmy was zaprosić właśnie do takiego doświadczenia, gdzie będziemy wzywać obecności też Bożej nad nami, gdzie będziemy wszystko składać właśnie w Jego ręce, gdzie będziemy starali się słuchać Jego serca. Modlitwa też jest po to, żeby Go poznawać, żeby poznawać, jaki jest Tata, jaki jest Jezus. Więc kochani, wejdźcie z nami w tę modlitwę, do której Was serdecznie zapraszam. Kochany Duchu Święty zabierz nas jeszcze głębiej, żebyśmy jeszcze bardziej poznali to, jaki jest Ojciec. A żebyśmy poznali Jego serce, żebyśmy potrafili się do Niego przytulić, żebyśmy poznali Jego bliskość, doświadczyli, żebyśmy byli, byli tak blisko, żebyśmy całkowicie się schowali w Jego sercu. Zabierz nas jeszcze bliżej, jeszcze głębiej, pociągnij nas jeszcze mocniej. Wołamy o to Duchu Święty dla nas, dla całego Kościoła. Przybądź i działaj. Znalazła mnie Skradła me serce Skradła me serce I teraz Pragnę już być Z Tobą na zawsze Z Tobą na zawsze Twa miłość Znalazła mnie, skradła me serce, skradła me serce I teraz pragnę już być z Tobą na zawsze, z Tobą na zawsze mnie jeszcze bliżej, zabierz jeszcze głębiej, pragnę poznać Cię, poznać serce Twe, bo Twa miłość jest najsłodsza, nic jej nie przewyższy, pragnę poznać Cię, poznać serce Twe. Jeszcze bliżej, zabierz jeszcze głębiej, pragnę poznać Cię. Poznać serce Twe. Bo Twa miłość jest najsłodsza, nic jej nie przewyższy. Pragnę poznać Cię. Poznać serce Twe. Poznać serce Pragnę. I nie ma niczego piękniejszego jest niż poznanie Twojego serca. Nie ma niczego, co jest w stanie dać nam większą radość niż poznanie Twojego serca. I wszystko uznałem za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Ciebie. Wszystko uznałem za śmieci. Jezu, Ty jesteś najważniejszy, Ty jesteś pierwszy i ogłaszam pełnię błogosławieństwa nad wszystkimi, którzy nas słuchają. Ogłaszam pełnię błogosławieństwa nad całą Polską, ogłaszam pełnię Twoich darów, Duchu Święty, rozlewaj się w obfitości, żeby nas prowadzić do jeszcze większej zażyłości z Bogiem, do jeszcze większej bliskości, żebyśmy nie byli religijni, ale żebyśmy naprawdę byli ludźmi wiary, żebyśmy żyli Ewangelią, żeby Ewangelia nas karmiła. E, przyjdź i Sklej to wszystko, co jest w nas potrzaskane, połamane. Duchu Święty wołam o to, żebyś to sklejał. Duchu Święty wołam, abyś uwalniał nas do posługi, wołam o moc uwolnienia, o uwolnienie ze swojego złego myślenia, Pociągnij nas jeszcze bliżej, pociągnij nas jeszcze głębiej. Odnów nas podobieństwo, odnów nas podobieństwo Boże. Jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy umiłowani, ukochani, jesteśmy dziedzicami, odnów nas podobieństwo, Pociągnij nas do jeszcze większej bliskości. Niech ta bliskość przemieni całkowicie nasze serca. Niech ta bliskość przemieni całkowicie nasze myślenie, nasze postrzeganie, nasze wyobrażenia. Niech ta bliskość po prostu nas przeobrazi. Wołamy o to. Wołamy o to. Kochany Duchu Święty. Kochany Duchu Odnów w nas oblicze. Twoim kościołem, który tak bardzo umiłowałeś, Jezu. Jesteśmy Twoim. Dziękujemy Ci za ten zaszczyt. Dziękujemy Ci za tą wielką radość. I ogłaszam, że jesteś ukochaną córką. Ogłaszam to, że jesteś umiłowanym synem, że jesteś tym, którego Bóg wybrał i którego wyposażył i którego Bóg chce prowadzić. Jesteś umiłowany, jesteś ukochany. Udałeś się Bogu, jesteś ważny dla Niego. Na drogę wzrostu. Na drogę Twojego głębszego poznawania Boga, na drogę tego, żebyś przyrgnął do Jego serca, błogosławić Ci mocą Chrystusowego kapłaństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.